W 81. poprawce do artykułu 49 ust. 3 projektu ustawy nowelizującej wnioskodawcy proponują zmianę dotyczącą obowiązywania dotychczasowych aktów wykonawczych do ustawy o usługach turystycznych. Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 81. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 437 posłów, za oddało swój głos 410 posłów, przeciwnego zdania było 26 posłów, przy jednym głosie wstrzymującym. Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął.